Ksiądz January Żelawski. Opowieść o zapomnianym Giedrzwałdzie. Oświadczenia lekarzy. Biskup Kremenc opuścił Giedrzwałd w środę przed południem 5 września. Wracał z wiadomością od wizjonerek, że Matka Boża objawi się po raz ostatni 8 września na swoje urodziny. Opuszczając Giedrzwałd, nadal nie miał urobionego przekonania co do prawdziwości tychże objawień. Już w drodze powrotnej uświadomił sobie, iż w badaniach nad prawdziwością zeznań popełniono zasadniczy błąd, a polegał on na zapomnieniu przeprowadzenia dokładnych badań lekarskich co do stanu zdrowia fizycznego i psychicznego wszystkich 4 wizjonerek. Mając informację, że objawienia będą trwać jeszcze tylko przez 3 dni, postanowił zastosować pośpiech. Z dotychczas posiadanej wiedzy wiedział, że niektóre choroby, zwłaszcza nerwowe i umysłowe, mogą wpływać na wyobraźnię, która w takim przypadku może się stać powodem zupełnie przyrodzonych widzeń. Jadąc konnym zaprzęgiem w kierunku Olsztyna, miał dużo czasu do osobistych rozważań. Wtedy przypominał sobie o przeczytanych opracowaniach z podobnych wydarzeń, jakie miały miejsce w ubiegłym roku w Marmgen. Okazało się, że zasób jego wiadomości był nawet dość duży, a teraz wielce przydatny w tej konkretnej sytuacji. Spośród tego, co kiedyś przeczytał, szczególnie dobrze zapamiętał, że właśnie brak dobrego zdrowia, czyli stan chorobliwy, może być przyczyną widzeń i zachwyceń przyrodzonych, to znaczy zupełnie naturalnych. Pan Bóg, obierając kogoś na świadka objawienia, nie wybiera człowieka skłonnego do złudzeń i urojeń, ale zdrowego na duszy i ciele, a przez to dającego nadzieję, iż tych widzeń sam sobie nie uroił. W tych rozważaniach przypomniał sobie także pewną zasadę dotyczącą tej sprawy. Nieprawidłowy stan zdrowia świadczy przeciw prawdziwości objawień i zachwyceń, albo przynajmniej czyni je podejrzanymi. Sam jednak miał świadomość, że zupełnie dobre zdrowie nie jest jeszcze dowodem na prawdziwość danego objawienia. Dalej, przypomniał sobie z tego, co kiedyś przeczytał, że nawet same zachwyty jeszcze całkowicie nie świadczą o prawdziwości danego objawienia. Zdarzało się bowiem, że i ludzie zdrowi mieli widzenia z przyczyn zupełnie naturalnych, zwłaszcza przy silnej wyobraźni. Biskup Kremenc wiedział jednak, że dobre zdrowie jest wielkim walorem osób widzących, ale nie jest to jeszcze znakiem całkowitej pewności. Jest jednak jakimś wyjściowym stwierdzeniem na poparcie następnych wniosków potwierdzających prawdziwość danego objawienia. Zatem, dojeżdżając do Olsztyna, postanowił jak najszybciej wysłać do Giedrzwałdu komisję lekarską, aby przed 8 września zdążyła jeszcze przebadać wszystkie 4 wizjonerki. Wprawdzie będąc sam na miejscu objawień, o chorobie nic nie słyszał, niemniej postanowił całkowicie się upewnić co do pełnego stanu ich zdrowia, a tym samym wzbogacić swoją wiedzę w tej sprawie o opinię lekarzy, specjalistów. Z tej racji w godzinach południowych zatrzymał się na krótko w Olsztynie u znajomego aptekarza Ostera. Ten wskazał biskupowi znajomego sobie lekarza, który mógłby wyrazić zgodę na rychłe przybycie do Giedrzwałdu. Spiesząc dalej w kierunku Fromborka, po drodze wstąpił do znajomego lekarza w dobrym mieście. Stąd na krótko wstąpił do Ornety, gdzie zaprosił do przyjazdu doktora Poszmana. O nazbyt wielkim pośpiechu może poświadczyć fakt, że lekarz Dietrich z Dobrego Miasta przybył do Giedrzwałdu jeszcze tego samego dnia, to jest w środę 5 września 1877 roku. Zdążył na wieczorną modlitwę różańcową i przeprowadzenie pierwszych badań 4 wizjonerek. Doktor Poszman przybył następnego dnia, w czwartek, późnym wieczorem. Swoje badania osób widzących rozpoczął więc od piątku, 7 września, a była to Wigilia Narodzenia Matki Bożej. W tym też dniu, czyli najpóźniej, przybył z Olsztyna doktor Sontag. Gdy lekarz Dietrich już opuścił Giedrzwałd, wówczas Poszman i Sontag rozpoczęli wspólne badania wizjonerek. Wprawdzie znaczenia nazwisk na inny język się nie tłumaczy, ale tutaj uczynimy pewien wyjątek. Otóż słowo Sontag oznacza w języku niemieckim niedzielę i odtąd tego lekarza będziemy nazywać niedzielą. Jego poglądy co do prawdziwości widzeń różniły się całkowicie od opinii pozostałych 2 lekarzy. Niewiele brakowało, a badania lekarza niedzieli stałyby się sensacją.
To właśnie on był w tym momencie najbliżej prawdy. Stwierdził bowiem symulację, czyli udawanie widzeń. Wielka szkoda, iż w swych badaniach kierował się zbyt wielkim pośpiechem, co spowodowało kolejny błąd w oświadczeniu lekarskim. Oświadczył bowiem nieprawdę w stosunku do dwóch wizjonerek, które nie udawały, ale rzeczywiście miały prawdziwe widzenia. Szkoda, iż nasz doktor Niedziela zapomniał o łacińskim przysłowiu – spiesz się, ale powoli. Oświadczenia znajomych nam lekarzy w pierwszej części były wyjątkowo zgodne. Cztery wizjonerki są fizycznie i psychicznie zdrowe, a to miałoby oznaczać, że omamy umysłu, halucynacje lub inne urojenia nie mogą od nich pochodzić. Jednak w drugiej części swych oświadczeń, co do prawdziwości widzeń, wystąpiła znaczna różnica. Wszystkie cztery osoby popadały w prawdziwą ekstazę, czyli nieczułość organizmu na zewnętrzne bodźce. Oświadczyli Dietrich i Poszman. Wszystkie cztery osoby symulowały, czyli tylko udawały ekstazę i nieczułość ciała, gdy tymczasem miały normalne czucie. Oświadczył doktor Niedziela.